dobry Państwu. Proszę Państwa, kilka odcinków wcześniej usiłowałem przekształcić przy pomocy paru prostych działań matematycznych liczbę osób, które brały udział w tym marszu w Warszawie z 600 do 800 tysięcy na 60 tysięcy. To mi się udało przy pomocy Jarosława Kaczyńskiego. I nie wiedziałem wówczas, że to jest dopiero wstęp do pism matematyki. Do tego wstępu podłączył się ostatnio pan prezydent, który stwierdził, że 194 jest większe niż 248. Pomyślałem, że w związku z tym trzeba by było całą, przewrócić do góry nogami całą matematykę i fizykę. No i zabrałem się za to. No i zacząłem od twierdzenia Pitagorasa dotyczącego trójkątów prostokątnych, które mówi to twierdzenie, że suma kwadratów przy prostokątnej i tej przy prostokątnej, kwadrat tej i kwadrat tej, jest równa sumie kwadratu przeciwprostokątnej. No więc to już nie obowiązuje. Okazuje się, że suma kwadratów przy prostokątnej i drugiej przy prostokątnej nie jest tyle samo, nie ma takiej samej wartości jak kwadrat przeciwprostokątnej, tylko jest albo mniejsza, albo większa. Idźmy dalej. Prawo Archimedesa, które mówi, że na ciało zanurzone w wodzie działa siła wypierająca to ciało i że ta siła to jest równa ciężarowi wody wypartej przez to ciało. To jest nieaktualne. Teraz jest tak, że na ciało zanurzone w wodzie działa siła, która jest mniejsza albo większa, w zależności od pisu. No więc kolejne prawo, które wziąłem na warsztat, to było prawo zmiany czasu. Mamy teraz zmianę czasu. No więc zmianie czasu albo podlegamy, albo nie podlegamy. To zależy od pisu. Oczywiście już słyszę głosy, które mówią, no wszystko zależy od pisu. Nie, 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 przepraszam bardzo. Jeszcze jest jedno prawo. Nazywa się Prawo i Sprawiedliwość i tam zaburza nam kontakt z tą nazwą to słowo ten spójnik i. No więc zamiast tego spójnika i będzie znak równości. Prawo równa się sprawiedliwości. I to tyle na razie. Dziękuję bardzo.